dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Ja myślę, że Kuba Wolny to jest taki akcent, na którym należy rozpocząć narrację, bo wrócił z zaświatów sportowych, wrócił z Pucharu Kontynentalnego i pokazał, że on nadal to ma. To nie jest walka na medale, on nadal jest jednak czołowym lotnikiem świata. Tak, zgadza się. Kuba, dwa bardzo fajne skoki, na pewno się czuło dobrą, pozytywną energię z tych skoków. No tak jak powiedziałeś, wrócił, wywalczył sobie miejsce na Mistrzostwa Świata, pokazał na co go stać, niedużo brakło, żeby znaleźć się w topowej dziesiątce, także z mojej strony gratulacje wielkie dla Kuby Wolnego. Ostatnie tygodnie z Maciejem Maciusiakiem, jak to wygląda u Was w sztabie? Trener Maciusiak oddaje Wam zawodnika i oddaje kierownicę jakby, czy Wy jednak coś konsultujecie cały czas na odległość? No to z Michałem są ciągle w kontakcie, Maciek z Michałem, ale no to funkcjonuje jak... Na każdym świecie są kadra juniorów, który najlepszy zawodnik, tak jak teraz Habdas, który startował w kontynentalu w Zakopanem, no to przechodzi wyżej do COC, żeby startować. Tam jest w tym momencie Maciej Maciusiak. Jeżeli zawodnik, który dobrze skacze, tak jak Andrzej Stenka, co był tutaj, i plus Jakub Wolny, to przechodzi do grupy A. No ale to system jest trenowania w Polsce, 3 grupy trenujemy. Podobnie, zawsze któryś trener ma jakąś może minimalną wizję, ale technika czy na siłowni, no to wszystkie te 3 grupy trenują tak samo. Od końca jeszcze teraz pytanie. Dawid Kubacki jutro wraca do akcji. Dlaczego taka decyzja? Dlaczego? Dawid Kubacki przyjechał tutaj, był lekko przeziębiony. We wtorek też nie przeprowadził całego treningu, bo naraził się delikatnej kontuzji, musiał fizjoterapeuta z nim pracować, także on nie był na 100% w czwartek gotowy, żeby skakać na 100%. Dlaczego? Dawid ma moim zdaniem większe doświadczenie i wiemy, że jeżeli Dawid wróci w dobrej formie, w dobrej dyspozycji, no to troszkę tych metrów może więcej urwać. A co to był za uraz? Mięsień dwugłowy. Kamil przed chwilą powiedział mi, że to był skok nie tyle katastrofalny, co no, brakowało mu trochę słów, żeby opisać to, co wydarzyło się w finale. Bardzo poskręcany, bardzo niespokojny lot. Co tam się stało? No jeszcze z Kamilem nie rozmawiałem. Zrobimy, jak zawsze, jutro analizę, ale pójdę mu wszystko wytłumaczyć, żeby spokojnie spał. Skok był naprawdę, można powiedzieć, taki jak pierwszy. Z progu energia była dobra, obiły się mu tyły nart i po prostu dla ostrego jest świder, a na takiej szybkości, na takiej dużej skoczni to delikatny świder i to już od razu jest wyhamowanie w powietrzu i nie ma szans odlecieć. A co wypracowaliście od rana dzisiaj w jego kontekście, bo rozmawialiśmy wczoraj, były zapewnienia o tym, że będzie analiza, że będą wnioski. Z jakim pomysłem Kamila wysłaliście na górę dzisiaj? No to zostawimy sobie w grupie, żeby po prostu to, co jest między trenerami a zawodnikami, to wolałbym, żeby zostawała taka wiadomość w grupie. Znaczy, skąd takie pytanie, bo miałem takie wrażenie, że te 3 skoki to były 3 różne historie, że tutaj nie było takiej powtarzalności w tym wszystkim. Znaczy nie, pierwszy jeszcze coś innego próbowaliśmy w próbnej oczywiście. Pierwszy już miał funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Metry się pojawiły, to widać, że się pojawiły metry. Wiadomo, że to jeszcze nie jest ta swoboda, co Kamil potrafi zrobić, ale potrzebował kilka takich skoków. Drugi byłby podobny skok też na dobrym poziomie, tylko no, siła wyższa. No, obiły się narty, no i koniec. Piotrek jeszcze, czy tam są jakieś rezerwy, bo w jego kontekście myślę o zmęczeniu, które może się wkradać, no bo to jest jednak maraton. Lahti, Lillehammer, Oslo, teraz Vikersund, to jest zawodnik, kto by nie było, leciwy. To zmęczenie daje o sobie znać? Nie, myślę, że mamy tutaj, tak jak fizjoterapeuta nad tym pracuje, do późna w nocy robi wszystko, żeby chłopcy byli jak najlepiej przygotowani na drugi dzień. Piotrek... Jakby skakał wszystkie tak jak ten pierwszy skok, no to bylibyśmy przeszczęśliwi. No niestety przykombinował sobie w drugim znowu skoku i zabrakło troszkę wysokości. A przed jutrem więcej obaw, nadziei, spokoju, nerwów? Nie, no jak zawsze my będziemy z podniesioną głową szli na skocznie i walczyli do samego końca.